Wybierz Pafiporta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl. Z nami Dawid Bożenski, jesteśmy po ważeniu przed galą Strive Tube 2. Dawid, jak sam poczucie przed jutrzejszą galą tutaj w Radomiu? Będziesz walczył oczywiście z miejscowym rywalem. Czy jest to jakaś większa taka presja przed tobą, czy podchodzisz po prostu tak jak do każdej innej walki? Podchodzę tak jak do każdej innej walki. Ładowanie, zrobienie wagi, wszystko poszło zgodnie z planem. Gameplan wykonywany w 100% był na treningach, na sparingach, także jestem gotowy. Nie obawiasz się tego po prostu mocnego zapaśniczego poziomu Michała, bo jak wiadomo, on jest znany z tego, że jest bardzo mocnym zapaśnikiem. Ty jesteś bardziej bardzo dobrym stójkowiczem. Czy myślisz, że to zderzenie dwóch po prostu styli nie będzie kolidowało w walce i przechyli po prostu to na korzyść rywala? Każdy z nas będzie chciał swój styl przechylić na swoją korzyść, ale tak jak mówię, w trakcie sparingów gameplan robiliśmy, sparowaliśmy cały czas z dobrymi zapaśnikami, także jestem gotowy na zapasy Michała. Jeśli chodzi o twoje przygotowania, to przygotowywałeś się tylko w swoim klubie, gdzie trenujesz na co dzień, czy też wyjeżdżałeś na jakieś kampy, po prostu na te sesje sparingowe gdzieś indziej? Mam taką zasadę, że przygotowuję się do walk tylko w swoim klubie, żeby trenerzy, którzy mi ten gameplan układają, widzieli wszystko, co robię dobrze, co robię źle i na bieżąco poprawiali. W off-sezonie jeżdżę do innych klubów, tak jak zaraz po walce jadę na Leglock, na przykład do Zakopanego, organizowany przez Kamila Wilka. Słuchaj, Dawid, bo nie każdy o tym wie, ale ty też toczyłeś swoje walki nie tylko w formule MMA, ale także i w pięściarstwie. Czy zamierzasz również teraz tą swoją karierę prowadzić tak, że będziesz toczył też nie tylko po prostu w MMA swoje walki, a także w innych tych formułach sportów walki, czy jednak już skupiasz się typowo na mieszanych sztukach walki? Generalnie ta ostatnio miałem zawodową walkę w boksie z Henrym Fadipem z KSW, wypadła, ta walka wskoczyła tak znienacka tydzień przed galą, bo ktoś mu wypadł, a jestem sportowcem, lubię się sprawdzać. Nic nie szkodziło się sprawdzić, więc wziąłem tą walkę, dobrze wyszło, bo wygrałem, ale zależy mi tylko na karierze MMA, jeśli chodzi o to, także tam nie czułem po prostu nie chcę powiedzieć, że to tak wyszło dumnie. Czułem, że wygram, wiedziałem, że Henry to nie jest pięściarz, więc zaryzykowałem i poszło dobrze, ale tak to chodzi mi tylko o MMA. Jeśli chodzi o twoje odczucia walki właśnie w ringu, a w klatce, jak byś mógł porównać, tak żebyś mógł na przykład zmienić plus walki w ringu i plus walki w klatce i minus tego i tego? No, boks to jest coś, co robiłem od zawsze. Wiadomo, że się pewnie w tym czuję. Jak dochodzą te obalenia, to już ta stójka zupełnie jest inna. Zresztą niestety pokazałem tą swoją słabą stronę na ostatnim fenie, ale dużo nad tym pracowałem, żeby to poprawić i jutro zobaczycie, że Dawid Bożenski jest w nowej wersji i nie boi się obaleń przeciwnika. No ja mówię, nawet tutaj patrząc na Total Bet, jesteście jedynym pojedynkiem, gdzie kursy są wyrównane. Jest złoto 84 na tego i złoto 84 na tego. Także tutaj nawet tym, którzy układają kursy bumerskie, ciężko jest wyłonić faworyta w tym pojedynku i myślę osobiście, że ta wasza walka może naprawdę skraść show całej gali. Też mam taką nadzieję, zresztą moje walki zawsze skradają show, bo wszystkie wygrane mam przed czasem, przegraną jedną też i ostatnia, pierwsza decyzja mi się trafiła, ale zawsze na moich walkach się dzieje i taki mam zamiar, żeby też było jutro. Kto jutro w twoim narożniku będzie wychodził? Marcin Rogowski i Bernard Hachulski. Rozumiem. Dawid, nie męczę cię dłużej, życzę jutro powodzenia, no i co, mam nadzieję, że spotkamy się po walce i również porozmawiamy. Tak jest, dziękuję bardzo za tą możliwość i pozdrawiam wszystkich, rodzinę, przyjaciół, sponsorów. Piona. My również pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji kanału. Za ciosem. Dzięki. Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort swojego domu, mieszkania i firmy z marką Pafiporta, częścią PPHU Składy Budowlane Paciorek. www.pafiportadrzwi.pl i przekonaj się, jak łatwo można połączyć bezpieczeństwo z pięknem. Pafiporta.